występ dobry. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, ja jestem sobie zadowolony z tego startu, ponieważ siódma pozycja jest już punktowana i myślę, że następny turniej będzie jeszcze lepszy. To staram się cały czas rozwijać, nastawiać, przystawiać na tą walkę seniorską, która jest zupełnie inna, już nie jest taka chaotyczna jak w juniorach. No i zobaczymy, jak to będzie na przyszłości. No, ciężko mi określić, czy to jest dobry krok, ponieważ jeszcze nie wszyscy zawodnicy przystawili się do tych przepisów. I tak jak tam Światowa Federacja określiła, że dopiero po mistrzostwach świata w Brazylii będzie można stwierdzić, czy to jest dobry krok, czy zły, i wtedy się okaże, czy te przepisy zostaną. No, osobiście ja tak mam mieszane uczucia co do tych przepisów, ponieważ mimo tego, że nie wykonuję takich technik łamanych za nogi, ale jednak ta walka uchwy troszeczkę się zmieniła i muszę troszeczkę jakby brać uwagę na to podczas walki, no i to troszeczkę mnie to rozprasza. Myślę, że to jest kwestia czasu, zanim się przestawię. Cały czas jakby poszukujemy sponsora, który jest jakby, który jest jak najbardziej potrzebny, aby utworzyć taki team, ponieważ to taki team składa się nie tylko z jednego trenera, ale też fizjoterapeuty. No tak, chcemy zrealizować jakby takie wyjazdy, które będą mi gwarantowały rozwój. No i właśnie potrzebne są fundusze, aby coś takiego uzyskać. No, Japończycy jakby, Japonia jest kolebką judo i tam jakby prezentują wszyscy zawodnicy to klasyczne judo, które jest na najwyższym poziomie. Być może to nie miało odbicia na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Londynie, ale te przepisy jednak się zmieniły. No i myślę, że na korzyść tych Japończyków, którzy z każdym razem, kiedy tam jestem, to tak samo walczą. I te przepisy tak naprawdę są chyba ustawiane głównie pod nich. No i myślę, że to właśnie wyjazdy takie bardzo dużo dają, ponieważ umiemy, znaczy przedstawiam się taktycznie podczas walki, jednak lepsza walka jest później uchwyt, którą poprawiam.